Dzisiaj się nie udało. Co prawda prowadziłyśmy do 44 minuty, ale mecz trwa 60 minut, a nie 43-30, więc nie wiem, czy zabrakło skupienia. Na pewno zawiodłyśmy, jeżeli chodzi o rzuty z drugiej linii. Nie pomogłyśmy bramkarku, inne były założenia. Miało być agresywne wyjście do lewej, prawej połówki. Dzisiaj nie do końca zrealizowałyśmy to, co trenowałyśmy tak naprawdę przez półtorej tygodnia. Ta porażka boli, bo zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki w sobotę mecz. Zapominamy o tym, będzie szybka analiza dzisiaj po powrocie do hotelu, wyciągnięcie błędów, tych co miały dzisiaj miejsce, no i skupienie się na tym przeciwniku, który nas czeka. Piłka jest dalej w grze, nie opuszczamy głów, nie, w jakiś sposób na pewno nie będzie nas to tremować, że to jest, stoimy pod ścianą i mamy do wygrania ten mecz. My doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest ranga tego spotkania, ale nie chcemy, żeby to nas paraliżowało, tylko dodawało takiego pozytywnego powera i wierzę głęboko, że tak będzie i będziemy walczyć od pierwszej do ostatniej minuty.